Witam Was z terenu miejscowości Gołkowice. Dzisiaj zaczynamy taką nietypowo rajza. Jak widzicie, nie mamy za bardzo możliwości rajzy rowerowej. Niestety. Kurczę, by się zdało przejść gdzieś na drugą stronę. Bardzo takiej opcji. Jeszcze robienie czegoś takiego w takim miejscu byłoby bardzo głupie. Ale generalnie trzeba dojść do granicy. A konkretnie jest to granica prusko-austriacko, oczywiście staro, obecnie polsko-czesko. Teraz tylko trzeba było przejść i oplamuje iść w prawo. Cigarety. Tutaj mamy midowny placka i były odprawy celne. Oby to świństwo jeszcze nie wróciło. Mamy też żelazny szlak rowerowy. No, z rowerami na razie musimy sobie dać pokój. No, a to zwiastuje wszystko, że trzeba będzie sobie dać pokój na dłuższy czas. No bo wszystko na to wskazuje, że rychło zaczniemy sezon narciarski. Ruszyło naśnieżanie w górach, a więc mamy nadzieję, że wszystko za niedługo ruszy, cały sezon narciarski, i że będzie lepszy od tego, kiedy był, bo o tym, kiedy był, no to myślę, że chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć, bo był fatalny. No i doszliśmy na samą granicę prusko-austriacką. Zaczynamy od tego miejsca. Trzeba będzie iść gdzieś tam przez te badyle. Może to i nawet lepiej, że nie mam ze sobą rowera, bo faktycznie jak widzę te badyle, to ciężko by się tam było przeprawić. Tutaj mamy już terytorium Czech, Ski Republiki w zasadzie, i mamy pierwszy słup prusko-austriacki już pokazywany przeze mnie. Widać, że to jest stary słup. Także odnalezienie jego było formalnością. A ja zamierzam iść teraz na zachód z biegiem tej rzeki. Oczywiście po polskiej stronie. Po czeskiej stronie to będzie inno rajza. No, chyba że się dzisiaj jeszcze coś uda. Tak więc za niedługo zaczniemy. Jeszcze fota przy tym żelaznym szlaku, tak? Godów, tak? No, z Gołkowic, że wyszedł. Teraz już jestem na terenie czeskiej Zawady i właśnie tutaj, jak te meandry są, tam będziemy łazić i poszukiwać reliktów przeszłości. Będzie trochę ciężko, będzie ślisko pewnie, ale damy radę. No wygląda na stary, ale chyba stary nie jest. Nie jest stary. Chociaż no, raczej nie. Dobra, no to my zmierzymy tutaj
No wiem, że to może być troszkę podejrzane do tych policjantów, że ja się tu będę szwindął, bo jak wiadomo, trwa kryzys migracyjny. A tych migrantów z południa przybywa do Polski. Tak więc może być naprawdę ciekawie. No powiem wam, że tu jest grubo w tych krzokach. Jak ja dzisiaj będę wyglądał, pewnie cały ze strony, ale pewnie nie będzie tak źle. Z boki pewnie wychodziły, są tu jakieś ślady. Tak wygląda ten most. Tak więc idziemy wzdłuż Piotrówki dzisiaj, bo to jest rzeka Piotrówka. No to przemierzyłem jakieś 800 metrów już. Tam było ciężko, bo tam były krzoki. Widzicie? No to jak ktoś dostrzeże, tam widać moje auto. Dotarłem tu właśnie autem na rzekę Piotrówkę. A tam, no i mamy tutaj pozostałość po znaku granicznym. Przekraczanie granicy zabronione, to oczywiście chodzi o granicę współczesną. Jak na razie, że jest not in a słupek granicy działki. O, stare granicy na razie. I co ciekawe, współczesnych słupków też tu nie widzę. Jest do mnie trochę dziwne, być może są trochę dali. Pamiętajmy, że te polsko-austriackie raczej stawiano przy brzegach rzeki. Ale tutaj też może być taka sprawa, że w celu wyznaczenia obecnej granicy Polski i Czech mogli też to zmienić. Mogli te stare słupy wyciągnąć i przerobić je na współczesne. To takie przypadki tutaj były. I może ich tutaj po prostu nie być. Na starej mapie nie ma tutaj zaznaczonego głównego słupa. Tak więc jeżeli by były, to tylko i wyłącznie jakieś słupki pośrednie. Gnał są sorki. Tutaj. Tam Gołkowice. No. Na razie zero słupków współczesnych i zero starych. Ale za to stare strumy mamy. Sprawdziłeś, czy nie ma tu keszy. Keszy nie ma, ale teraz mamy to szkodę w postaci płotu. A więc mamy zasieki na granicy. Aha, i tu nie przejdę. Muszę tu przejść tak po tych radilach. Jest furtka. Tam oczywiście na czymś terytorium uważać na widę. W podtasek ktoś tego po prostu nie życzy. Powie, trzymuję się tak tu szwindą, jak ktoś mnie zobaczy z okolicznych mieszkańców. Cholera jasna. Po co ten płot tak daleko wypuścili? O matko. Tak to tu nas przegrodził. Był chodnik. Dobra. Dobra, jest to ziemia. Widzicie? Byłby się teraz pieprzył do rzeki. To by nie było fajne. Wyrypał jeszcze. Zasieki niewidoczne do oka. Ale mamy od razu lepszy teren.
Dobra, idziemy. Tak, słuchajcie, to co tutaj widać, jak ten strom stoi, tutaj mamy starorzecze rzeki Piotrówki i mała granica idzie właśnie tam, przy tym starorzeczu, tutaj. No, tak mi pokazuje tu właśnie, że tu był taki winkiel i starorzeczem idzie starogranica, czyli znalezienie słupka tutaj jest moim zdaniem dużo większym prawdopodobieństwem, o ile tego do mnie zostały one wyciągnięte. No i dali szukamy. Zobaczcie, jak tutaj bobry zrobiły. A ja jest nad Piotrówką i mamy słupek. I to jest stary słupek, słuchajcie. A więc to jest prusko-austriacki słupek. Bez dwóch zdań mamy. Mamy słupek znaleziony, prusko-austriacki, polsko-czeski obecnie, także super. Tak, to jest prusko-austriacki. Ja jestem przy starorzeczu. Powiem wam, znalazłem coś dziwnego tutaj. Aż trochę mam strach tu podchodzić, czy tu kogo nie zastanę. Nie będzie tu wrogo nastawiony do mnie. Czyżby to było jakieś koczulisko bezdomnych? Powiem wam, dziwna sprawa. WC nie jest koczulisko bezdomnych. WC jest gdzieś tam. To była Piotrówka. Co to jest? Baza jakoś. Fosfosyny baza. Opieranie. No, rzeczywiście, to nie wygląda na koczowisko bezdomnych. Ale jest tu tego dosyć sporo, jak się łapki. No, powiem wam, miejscowa dosyć dziwno. Nie wygląda tu, żeby tu było jakiś motocross, czy jakiś, nie wiem, coś z jeżdżeniem. Same jakieś stare meble wypoczynkowe, stołki, ryczki, roztomajte, tapczany. Nawet szizlung jest i dużo opon. Fotosyny. Jakieś trupie czaszki. Pierun wie, co to jest. I tam by szło dojechać. Tutaj, tam jest droga. Tam dali już na rajzie był. Baza. Zobaczcie, jakieś stoły. Kurcze. Gaśpeta. Ja by powiedział, nie kusz raczej. Kurde. Szkoda, te wersalki, te szyślągi raczej tak tutaj są. Ale naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego. To jest interesująca sprawa. No, szukam słupów prusko-austriackich, a tu trafiłem do jakiejś bazy. Do jakichś fotosynów. Jak ktoś wie, co to jest, to niech napisze. Nie wiem, czy go widzicie. Tam widoczny jest słup po czeskiej stronie. Nie wiem, czy to jest stary, czy nowy. Nie jestem w stanie go z takiej odległości dostrzec. Wydaje się, że nowy. Ale będziemy tam też robić rajza z drugiej strony. Jak widzicie, no nie jest możliwe, żeby się tam przedostać. O, tam zaś bobry działają.
A ja dzisiaj polską stronę robię. Widzę słupek po czeskiej stronie. Przed chwilą znalazłem po polski. Nie wiem, czy to jest prusko-austriacki. Jest to za daleko, jakiś ponad 100 metrów. Ale będzie do niego dość łatwe dojście. Więc spoko, widzimy go. Nie wiem, czy to jest stary czy nowy, ale jest. Tutaj mamy takie miejsce, jaka jest starorzecze Piotrówki. I mapa mi pokazuje, że tu był most. Granica też tutaj szła. Jeśli chodzi o słupy graniczne, no to trudno mi je tu będzie znaleźć, bo tu jest dość dużo krzoków. Myślę, żeby te rajzy na wiosnę w tym miejscu powtórzyć. Śnieg też nie ułatwia sprawy, ale ewidentnie widzę, że była tutaj rzeka, taki jak te strumy są, ona tak meandrowała. I tutaj był drugi most. Z reguły te stare słupy, widzicie, nie widzicie, tu jest takie zagłębienie i tu właśnie ta rzeka se płynęła. Śnieg mi trochę nie ułatwia tej sprawy, tej eksploracji. Powinniśmy dojść do drogi za chwilę. Tutaj mamy jakiś szlak zwierzęcy, zwierzęta uciekają przede mną. Jest tam pień, oczywiście to nie słupek. Jest wał. Także idziemy dalej. Znalazłem jakiś słupek przy starorzeczu. To jest stary słupek graniczny. Prusko-austriacki. Także mamy numer 2. Także wydaje mi się, że te słupki nie zostały w żadnym wypadku zlikwidowane. One tutaj dalej są przy tej starej granicy. Według starej mapy jest tutaj droga, o której żeś wcześniej powiedział, a granica właśnie przebiegała i dalej przebiegła tam jak ta krzypopka. Była tu rajza rowerowo, słuchajcie, związana z Tour de Silesium, na której żeś zdobył medal. Wtedy nie myślałem, że ta granica prusko-austriacko jest tu w tej krzypopce, bo byłem przekonany, że ona cały czas idzie Piotrówką. Okazuje się, że nie. Obecna granica polsko-czesko idzie tą Piotrówką, ale prusko-austriacko nie, bo ona idzie według starorzeczy Piotrówki. Więc taka oto nowina. Ta droga jest zaznaczona na pruskiej mapie z XIX wieku. Ja się posiłkuję o takimi oto mapami pruskimi. Właśnie muszę ją teraz wam pokażę, bo widzicie, mam wgraną w telefon i generalnie rzecz biorąc ta kropka, która tam jest, pokazuje moją lokalizację i widać, że jest granica. Tam będzie jeszcze opuszczona chałupa, którą ją zwiedzą, także kurczę, urbex, słupki. Jeszcze geocachingu brakuje, no ale tutaj jeszcze na tej trasie niestety nie ma. A szkoda. Tak, i tutaj zaś mamy do czynienia ze starorzeczym. I tu coś mamy. Jest tam stara chałupa. I mamy co? I mamy to. Pruski słup graniczny. Pośredni. Kurde, je tu zjedzą, ale co ciekawe, z drugiej strony nie ma U. Czyli Austria była tam, jak jest to pole właśnie. Tamten las to już były Prusy. Czyli to pole to był taki klin. Więc tutaj mamy jasny dowód na to, że stare słupki nie zostały wyciągnięte. Ja tu robił urbeksy
tych chałup w lesie, a ty taki mamy kolega. No normalnie jestem w szoku. Opłaci się łazić. Właśnie tu właśnie widać, jak to pole taki klin robiło. Tu jest lokalizacja tego słupka. Zaznaczono. Oczywiście nie zdradzę, kaj dokładniej to jest, bo żebyście go nie wyrwali tutaj, bo takie przypadki już były. A więc jest to w rejonie rzeki Piotrówki, tylko tyle powiem, ale kaj dokładnie nie ma szans. Nie dowiecie się. Tutaj granicę wyznaczył ten płot. Mamy tutaj urbex. A więc chałupa była i jest dalej na granicy. Aha. O cholera. Trzeba dać pozór, żeby tu nie wlecieć. Tutaj do dziury. Jak są piwnice. No nieźle. Płytki, czyli coś tu niedawno mieszkał. Gazeta. 22 października, ale nie wiadomo od którego roku. To się skrzynka. Normalnie jak eksplorator, tak się teraz poczuł. Jeszcze mamy cztery. Słuchajcie. Jeszcze jakiś następny budynek. Nieźle. To jest stary budynek, słuchajcie. Na pewno. To już zawalone czymś. Nie będę tam łaził. O pierdolnie. Piwnica jeszcze jest. No widać, o cholera. Się zapadło, z tym chlizną jedzie. No proszę. Widać, że ktoś tu chyba przesiaduje. Nieźle. Mam piwnicę jeszcze, ale tam nie wyłaził, bo wygląda na to, że jest. A tutaj rzek chodził. Musiałby mieć lampa. Nie wiem, co się teraz porobiło. Jeszcze obejrzymy. Strych niczego sobie. Nic dziwnego. Robimy troszkę fotek, nie? Taka piwniczka malutka tu jest. No nie będę tu schodził, bo jest syf. Jeszcze pójdziemy do tego budynku obok. Gazetów tu jest mnóstwo. Ktoś tu chyba próbował kafle kłaść. Tam ten obok budynek. Aha, tu i obchodził, dobra. Tam jest jeszcze stodoła. Kurde, urbex ze starą granicą połączony, no. To nie pomyślał, że jeszcze stara chałupa jakoś. Mamy też jakiś budynek, tamten trochę już zwiedzą, ale jak to tu wygląda? Jest piwnica. Nic ciekawego tu, no oprócz pewnie jakieś pomieszczenie gospodarcze było. Jakieś plastiki wywalone.
Chyba nie poczułeś się jak rządny przygód. Urbex przy starej granicy. Ale takie niespodzianki się trafiają. Opuszczone budynki. Dać powód, żeby tu jeszcze jakiejś dziury nie było. Tam też był. Tam nic ciekawego nie ma, ale tego jest trochę więcej. Widać, że ja tu nie był dzisiaj jedyną osobą. Tam jest tu połażone. Jaki jest stodoła? Stodoła jakoś. Nie będę tutaj za bardzo waził. Mam tu jeszcze jakaś dachówka silnie nawet. Ale mogą być też dziury jakieś w ziemi. Pozdrawiam mnie wszystkich fanów Urbexu. Naprawdę, dach jest chyba lepiej jeszcze zachowany jak u mnie w stodole. Ale naprawdę śmiercio tu, farby, te szczotki, wiem, że piłka nawet jest do dzieci, czyli futbal, czyli bal po naszemu. No, tak to czasami jest, tu mamy jakoś studnia. Kać będzie głęboko. Nie ma głęboko. Ale pompa była. Czyli mieli hydrofor. Nie stawiło. No taki oto niespodzianki. Był słupek i są chałupy, a tamte chałupy są już czeski. Pytanie, czy ja dojdę do tej Olzy dzisiaj, czy nie. To jest mega ciekawa sprawa. Mamy prawdziwy majstersztyk, jeśli chodzi o słupy. Słup prusko-austriacki numer 33. Jestem właśnie przy nim. Przerobiony oczywiście na polsko-czeski. Tutaj Piotrówka, więc mogę pokazać jego lokalizację. Natomiast sytuacja jest taka, że obecna granica polsko-czesko leci jak ta Piotrówka, a prusko-austriacko leci se tu. Tutaj się te granice rozchodzą, ale słup jest w prawidłowym miejscu już. To już eksploracja się skończyła niestety. Dość źle, bo pamiętacie jak Kiesi mój mobilniak chciał mnie opuścić. Udało się mi go znaleźć dzisiaj, niestety już mnie opuścił i chyba na zawsze. Ale cóż, no jakoś to będzie. Telefon nie jest najważniejszą rzeczą. Ja powtarzam to cały czas, że mobilniak to nie jest koniec świata. Ale cóż, może się go uda znaleźć. Tam strawa była załączona, także może będzie lokalizacja podana. A tak to przynajmniej trochę żech połaził. Byłem aktywny. Nie wiem, która jest godzina nawet. Zaraz zajrzę do auta. 19:25, także nie ma źle. No cóż, może się uda odnaleźć tego mobilnioka. Może nie. W każdym razie był ubezpieczony, więc zobaczymy jak to będzie. Rozumieli mnie dość za wygraną. Zobaczcie, która jest godzina. 99% pewności, że w takich warunkach się nic nie znajdzie. Słuchajcie, już byłem zrezygnowany totalnie. Że nic nie będzie z tego, już chciałem po prostu oleć to. A tu rozwidzicie mobilniok
do mnie wrócił. To jest przestroga do tego, że trzeba pilnować tych swoich rzeczy. Dzisiaj mobilniok, jutro mogą być dokumenty, słuchajcie, no. Całe szczęście, ale zobaczcie, która jest godzina. A jest na granicy w Godowie, już jest poniedziałek, kurczę. Ale udało się, słuchajcie. Kamień z serca. Ale od dzisiaj specjalne środki ostrożności.